doszło do zdarzenia, o którym został poinformowany nasz dyżurny, zdarzenia dwóch pojazdów, pojazdu osobowego Volkswagen oraz motoru kierującego przez mężczyznę, mieszkańca gminy Nowa Wieś Lęborska. Patrol wysłany na miejsce potwierdził to zdarzenie. W tej chwili na miejscu trwają czynności w celu ustalenia, jak do tego doszło. Niestety tragicznie skończyło się to dla kierującego motorem, mieszkańca gminy Nowa Wieś Lęborska. Kierujący Golfem to młody 23-letni kierowca, który był trzeźwy, kierował pojazdem Volkswagen. W tej chwili technik, grupa dochodzeniowa zbiera ślady, bada, żebyśmy sprawdzili i dokładnie wiedzieli, jak doszło do tego zdarzenia. Na tą chwilę niestety więcej szczegółów nie możemy Państwu przekazać, gdyż sprawdzamy to dopiero. Trwają te czynności, musimy dać temu czas. Policjanci pracują, dokonują oględzin, fotografują, sprawdzają. Kierujący był trzeźwy.